Cześć wszystkim, ja jestem Tomek Hanafi. Dzisiaj znajdujemy się pod schroniskiem w Kaliszu. Jesteśmy tutaj dlatego, że przyjechaliśmy razem z chłopakami nagrać wywiad z panem Piotrem Mrozińskim, który od bardzo długiego czasu zajmuje się tym schroniskiem. Właściwie próbuje się nim zajmować, dlatego że nie jest po prostu w stanie. Dlatego zapraszam was na wywiad, który będzie za chwilę. Właśnie wybieramy się do pana Piotra. Mam nadzieję, że wszystkie wasze wątpliwości dotyczące schroniska zostaną rozwiane. Mogę wam powiedzieć, co się dzieje w schronisku, że mówi o nim niemal cała Polska? No faktycznie mamy taką sytuację, że ostatnimi czasy o naszym schronisku głośno jest w całej Polsce. Wiele osób na różnych portalach społecznościowych pisze, zadaje pytania, chcą do Kalisza przyjechać, chcą pomagać, chcą protestować. Wszystko w obronie zwierząt, tak, żeby polepszyć ich los. Czym mamy problem w Kaliszu? Tak naprawdę problem w kalickim schronisku polega na tym, że władze schroniska, a jest to Urząd Miasta, który prowadzi tam biuro schroniska, tak naprawdę zamknęły się na wolontariat. Tak? W lipcu tego roku wygasły ostatnie umowy z wolontariuszami. I w tej chwili w schronisku, do schroniska nie mają dostępu osoby, które przez, nie wiem, 5-7 lat w różny sposób praktycznie każdego dnia tam pracowały, poświęcały swoje serce, swój wolny czas po to, żeby pomagać, żeby socjalizować psy w tym schronisku. W chwili obecnej schronisko w ciągu tygodnia jest zamknięte, tak? Nie mają tam wstępu wolontariusze. Cały jak gdyby proces socjalizacji psów został zahamowany. Wiadomo, że jeśli nie ma socjalizacji psów, no to nie ma tak naprawdę dobrej adopcji, tak? Bo żeby była adopcja, z kolei te psy muszą być do tego przygotowane. Głośno jest też w Polsce o schronisku chociażby z tego powodu, że były przypadki, że przyjeżdżali tutaj do Kalisza ludzie z różnych stron w celu adopcji zwierząt. Głównie chodziło o adopcję psów chorych, psów starszych i jak gdyby schronisko bardzo poważnie utrudniało tę adopcję. Nigdy nie było wiadomo tak naprawdę, dlaczego jest to niemożliwe. Ludzie nie mieli takiej informacji jasno przekazywanej, ale po prostu ciągle były utrudnienia. Tak naprawdę odbiło się to tam jakimś wydźwiękiem nawet w skali kraju. Były głośne przypadki, kiedy tam konkretna osoba, nie wiem, były takie rzeczy, że najgłośniejsza ze spraw to pani z Warszawy, która przyjechała, tak, w końcu po wielu, wielu tygodniach udało jej się tego psa zabrać, ale już był w takim stanie, tak, doprowadzony do takiego stanu, tak naprawdę długo u niej nie pożył. Więc mówię, to co słyszy o nas Polska, to konflikt z wolontariatem, czyli zakaz wstępu i problemy z adopcją psów. Jak pan trafił do kalickiego schroniska? Sprawa jest prozaiczna. W 2014 roku wracając z wakacji znaleźliśmy w przydrożnym lesie, w drożnym rowie, po prostu porzuconego psa. Tak? Zabraliśmy go ze sobą i no, ponieważ mieliśmy własne psy, nie bardzo mieliśmy z nim co zrobić, oddaliśmy go do schroniska. Ale oddając go, po prostu no, związaliśmy się niejako z tym psieskiem i postanowiliśmy, że będziemy go tam odwiedzać. Tak? Podczas tych odwiedzin okazało się za któryś tam razem, że widzimy wiele rzeczy, które tam nie funkcjonują dobrze, tak? Że to schronisko, z którym przedtem nie mieliśmy jakiegoś kontaktu, po prostu jest źle zarządzane. No poznałem tam grupę fajnych ludzi, fajnych wolontariuszy, z którymi postanowiliśmy, że coś zaczniemy z tym schroniskiem robić, tak? Natomiast były problemy, no bo nie bardzo mogliśmy cokolwiek zrobić, dlatego że w tym czasie schronisko prowadziła organizacja zewnętrzna i no niejako nie było możliwości, żeby zmienić to, co tam się dzieje. Więc postanowiliśmy, bo ktoś tak powiedział, że jak nie można kogoś pokonać, to trzeba się do niego przyłączyć, tak? Więc zapisałem się do tej organizacji wraz z kilkoma jeszcze wolontariuszami. No i po krótkim czasie zaczęliśmy coraz bardziej wytykać błędy w tej organizacji i tak się potoczyły losy, że to my zostaliśmy jak gdyby osobami, które zarządzają tą organizacją. I udało nam się w krótkim czasie to schronisko przejąć. Od tego czasu był to chyba maj czy czerwiec 2015 roku. Schronisko zaczęło się dość mocno zmieniać, tak? Więc siłami wolontariuszy zostało ono odnowione, odświeżone, odmalowane. No, robiliśmy to, co jest tak naprawdę to, co było możliwe w ramach naszych możliwości. Natomiast był cały czas problem, ponieważ schronisko było mocno zadłużone, o czym dowiedzieliśmy się dopiero po przejęciu. Tak naprawdę na wszystko w tym czasie brakowało pieniędzy. Z czasem zaczęliśmy też odkrywać coraz większe nieprawidłowości w tym schronisku. No i zaczęliśmy to udostępniać, tak, o opinii publicznej. Nie wiem, czy to ostatecznie spowodowało, że właściciel schroniska
czyli miasto, po prostu obawiając się, że wychodzą tam jakieś dziwne rzeczy, no postanowiło jednak, że to schronisko nam odbierze. Także dane nam było w tym schronisku raptem popracować przez pół roku, czyli przez pół roku nim zarządzać, a tak naprawdę po pierwszych 3 miesiącach już mieliśmy przekazaną informację, że schronisko będzie nam zabrane, tak? I faktycznie z końcem roku 2015 tak się stało, że schronisko zostało zabrane przez miasto. Miasto wprowadziło tam swój zarząd i ustanowiło tam swój regulamin i przez 2 następne lata, czy nawet 2,5 roku, systematycznie postanowiło zlikwidować wolontariat, tak? Polegało to na tym, że zarządzenia i regulaminy były kilkukrotnie zmieniane w taki sposób, żeby po prostu pod każdym pozorem, za każde najmniejsze przewinienie, można było się wolontariuszy pozbyć. Efekt jest taki, że lipiec 2018 roku schronisko pozostaje bez wolontariuszy. Na czym tak naprawdę polega praca wolontariusza w schronisku? Praca wolontariusza w schronisku to szereg czynności, które trzeba wykonać. Natomiast wszyscy myślą, że praca wolontariusza, a w szczególności obecne władze, myślą, że polega tylko na wyprowadzaniu psów. Tak? Stąd taki pomysł, że w ciągu tygodnia zakazali w ogóle wolontariuszom wstępu do schroniska. Natomiast tylko w sobotę wszyscy mieszkańcy Kalisza mogą przez 2 godziny te psy wyprowadzać. I teraz tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzie, którzy nie są jak gdyby w środowisku wolontariuszy albo nigdy nie mieli kontaktu ze schroniskiem, z kim się wydaje, że jest wszystko w porządku, tak? Bo teoretycznie te psy faktycznie mogą wychodzić, jest to jakaś tam rozpropagowana akcja i rzeczywiście tak się dzieje. Tylko, że no nie na tym wszystko polega. Problem polega na tym, że zabrano prawie 30 godzin dostępu do zwierząt w ciągu tygodnia, a zastąpiono je 2 godzinami spacerów sobotnich. I teraz tak, nawiązując do, na czym polega praca wolontariusza. Ono polega ono na tym, żeby tak naprawdę przygotować psy, które na ogół są po różnego rodzaju przejściach, tak? Przygotować psy do adopcji. Spacer z psem jest jak gdyby finalnym wynikiem tej pracy, tak? Ale nie, praca wolontariuszy nie polega właśnie tylko na wyprowadzaniu. Praca wolontariuszy głównie w dużej mierze polega na oswajaniu tych psów. Czyli na początku nie wychodzimy z tymi psami na spacery, natomiast spędzamy mnóstwo czasu z tymi psami, tak? Niejednokrotnie trzeba z nimi posiedzieć przez kilka godzin w końcu, żeby same nabrały zaufania, żeby poznały człowieka. To jest jedyny sposób, żeby się z takim psem zaprzyjaźnić. I na to potrzeba bardzo dużo czasu. A czas ten został w tej chwili nam właśnie zabrany. Praca wolontariusza polega również na tym, żeby dobrze poznać zwierzęta. Wtedy wolontariusz ma szansę zauważyć wszystkie problemy, które się dzieją, tak? Jeśli, nie wiem, pies zachoruje, tak? Wolontariusz pierwszy widzi, że z tym psem jest coś nie tak. Może go zgłosić, tak? Ilość pracowników w schronisku etatowych jest niewystarczająca i często oni bardzo późno dowiadują się, że z danym psem jest coś nie tak. Natomiast wolontariusz, jak jest tam codziennie i obcuje z tym psem, tak, no ma szansę to zgłaszać dużo częściej. I teraz tak, wszyscy sobie pomyśleli, że to jest tak fajnie, bo rzeczywiście te psy w tą sobotę przez te 2 godziny wychodzą. Nikt nie rozumie tego, że te psy są po prostu przez wolontariuszy, którzy pracowali w tym schronisku przez kilka lat, są do tego przygotowane, tak? One zostały nauczone, zostały oswojone, zostały nauczone do tego, żeby ładnie wychodzić. Natomiast gdyby to się działo w ten sposób, że spotkalibyśmy się tam za 2 lata i byłyby tam zupełnie nowe psy, się okazało, że takie sobotnie wyprowadzanie no nie przyniesie żadnego rezultatu, bo po prostu większość psów nie będzie chciała wychodzić, albo będą z tym problemy, bo nie będą do tego przygotowane. Ja bym jeszcze pana zapytał tak personalnie, czy gdyby pan znalazł psa, czy oddałby go pan do schroniska po prostu, nie? W tej chwili nie. W tej chwili wszystkie, ale to nawet nie muszę teoretyzować, tak? W tej chwili sytuacja jest taka, już kilka psów znalazłem. Od tamtego czasu znalazłem kilka psów i łącznie z tym pierwszym żadnego z tych psów nie zostawiliśmy w schronisku. Wszystkim tym psom znaleźliśmy właścicieli, kontrolujemy, tak, to co się dzieje z tymi psami, bo to też jest ważne, czego też właśnie nie robi schronisko, tak, bo jest w tym momencie nieudolne i niewydolne. To, że psy wychodzą do adopcji, to na tym nie koniec. Tak naprawdę trzeba pamiętać, że trzeba kontrolować ludzi, bo są to różni ludzie, którzy te psy zabierają, tak. Cały ten proces nazywa się tak zwanymi wizytami poadopcyjnymi, które w tej chwili też nie mają miejsca. Ja swoje psy, które znalazłem, którym wszystkim znalazłem domy, odwiedzam te psy, wiem co się z nimi dzieje i mam wtedy gwarancję, że trafiły po różnych swoich trudnych przejściach w nowe, dobre miejsce. A miłość do zwierząt wzięła się panu z jakiegoś konkretnego wydarzenia, czy ta miłość do zwierząt jest w panu od zawsze?
Nie no, miłość do zwierząt chyba jest zawsze. To znaczy od dzieciństwa zawsze miałem zwierzęta, zawsze miałem koty. No tak byłem wychowany, zawsze w towarzystwie zwierząt. Aczkolwiek nie ukrywam, że tego czasu postrzegałem te rzeczy jednak trochę inaczej niż teraz, tak? Pewna taka wrażliwość przyszła w ostatnich kilku latach, ale to chyba tylko dlatego, że nigdy wcześniej nie byłem w schronisku i nie widziałem, jak to wygląda, jak te psy tam wyglądają, jak one patrzą, czego potrzebują, tak? No myślę, że większość osób, które by trafiły do schroniska, no musiałaby się jakoś określić. Na to jest tak, że większość ludzi po prostu jak zobaczy, jak to wygląda, no w naturalny sposób chce tym zwierzętom pomagać. Czyli niedowiarką poleca pan po prostu przejść? Niedowiarką, tak, bo często jest tak, że najwięcej o schronisku mówią te osoby, które nigdy tam nie były, tak? I wypowiadają się na temat schroniska. Czy mógłby pan powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby w schronisku było znowu normalnie? Żeby było w schronisku normalnie, można zrobić rzeczy różne, tak? Czyli doprowadzić do sytuacji, kiedy zapanuje tam porządek. Ja po prostu pokusiłem się o coś takiego, że przygotowałem w porozumieniu właśnie z wolontariuszami. Zadałem sobie w ogóle trud, żeby zacząć od tego, na jakich zasadach nasze schronisko funkcjonuje. Okazało się, że ono funkcjonuje tak naprawdę na dwóch rozporządzeniach wydanych przez prezydenta miasta. Jedno z nich dotyczy regulaminu wolontariatu, tak? A drugie dotyczy jak gdyby zasad funkcjonowania samego schroniska. I na tej bazie postanowiłem się przygotować program zmian tych zarządzeń. Przez 2-3 miesiące spotykałem się z grupą wolontariuszy, konsultowaliśmy te rozporządzenia i na tej podstawie powstał nowy regulamin, w sumie dwa nowe regulaminy, tak? Jeden dotyczący samego wolontariatu, drugi dotyczący zasad funkcjonowania. Zebraliśmy podpisy pod petycją do prezydenta, podpisało się tam 800 osób i te regulaminy złożyliśmy w formie petycji do prezydenta naszego miasta. No ale niestety do tej pory nie ma żadnego dźwięku, tak? Czyli myślę, że już do wyborów nic się w tym temacie nie wydarzy. I teraz tak, no jak trzeba uzdrowić schronisko? Żeby uzdrowić schronisko, myślę, że najważniejszą, fundamentalną rzeczą to jest wprowadzić nowy regulamin. Tylko dobry regulamin zapewni to, że w schronisku będzie faktycznie panował ład i porządek. To jest tak, że schronisko oczywiście musi być zarządzane przez kogoś. W schronisku zawsze musi być kierownik schroniska, tak? I generalnie on zawsze decyduje o tym, co jest w schronisku. Natomiast wolontariusze to jest grupa partnerska, z którą powinien kierownik współpracować. Teraz jeśli to się nie dzieje, to są konflikty. Żeby to się nie działo, musi zaistnieć regulamin taki, który będzie jak gdyby szanował obie strony. To znaczy taki, na bazie którego kierownik będzie mógł sobie zarządzać tym schroniskiem, ale również wolontariusze będą mieli swoje prawa, tak? I tak skonstruowany regulamin no, został przedłożony do akceptacji obecnych władz, ale niestety napotkało to na jakąś blokadę i jak do tej pory w związku z powyższym nic się nie wydarzyło. Dobry regulamin jest fundamentem jak gdyby tutaj szansy na uzdrowienie naszego schroniska. Są tam konkretne zapisy, na przykład takie jak to, żeby wolontariuszem mogła zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia. Tak? W tej chwili zapis w regulaminie mówi, że tym wolontariuszem może być osoba od 18 roku życia. Pewnie jak się zaraz wy sami przekonacie, jak się ma 18 lat w takim mieście jak my, to się myśli o maturze, tak? A potem się myśli o wyjeździe na studia. No, czyli wiadomo, że nikt nie będzie miał czasu przychodzić do schroniska. Ale mając 16 lat, mamy przed sobą perspektywę nauki, nie wiem, w liceum, tak? I mamy czas wolny, żeby faktycznie w tym schronisku popracować, zainteresować się i brać jak gdyby udział w życiu tego schroniska. Więc to jest jeden z głównych postulatów, tak? Na bazie którego chcemy właśnie wprowadzić nowy, świeży wolontariat, ale oczywiście też wykorzystać tych wolontariuszy, którzy zostali wyrzuceni, dlatego że to właśnie oni mają największą wiedzę, mogą szkolić młode kadry i pod ich nadzorem chcemy nowy, większy wolontariat rozbudować. Uważa pan, że gdyby ludzie wsparli w jakikolwiek sposób bardziej pana działania, mówię tutaj o większej, konkretnej ilości osób i o zainteresowaniu schroniskiem, byłaby dużo większa szansa na to, żeby to schronisko faktycznie funkcjonowało lepiej, tak jak pan przed chwilą powiedział? Zawsze jest tak, że jeśli większa, nie wiem, ilość osób jest zainteresowana problemami, która wspiera działania tych osób, które z kolei chcą tam zrobić coś dobrego, no to zawsze ma to jakiś większy wydźwięk społeczny, tak? Bo powiem tak, no myśmy robili wszystko, co było do tej pory możliwe na tak zwanej drodze formalnej, tak? Poprzez od petycji, przez różnych rodzaju apeli, pism, protestów, wywiadów, konferencji, tak? Wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby w jakiś sposób dotrzeć do zarządzających schroniskiem, no niestety bez większego dźwięku. Być może gdyby było większe zaangażowanie, nie wiem, mieszkańców miasta, tak? Gdyby były większe naciski, no to myślę, że pod taką presją obecny zarząd schroniska musiałby się bardziej ugiąć
i byłby zmuszony niejako zareagować na zgłaszane przez wolontariuszy problemy. Ze wcześniejszych naszych rozmów wynikało, że walka o lepsze dobro schroniska trwa już kilka lat. Czy czuje się pan odpowiedzialny za to, żeby to schronisko w końcu zaczęło jakoś funkcjonować? Czuję się odpowiedzialny, dlatego że zaangażowałem swój własny czas, tak, który poświęciłem na te sprawy, ale przede wszystkim sam przed sobą obiecałem to zwierzętom, tak, że będzie się im tutaj żyło w tym schronisku lepiej, jak również obiecałem to ludziom. Tak. Jest wiele osób, które w różny sposób na mnie liczą, że właśnie no, postaram się coś dobrego dla schroniska zrobić. I chociażby z szacunku dla nich, z szacunku, mówię tutaj głównie o wolontariuszach, tak? Z szacunku dla nich za to, że poświęcali właśnie oni też swój wolny czas, swoje serce, że byli tam każdego dnia, niezależnie od pogody, tak? Czy padało, czy nie, czy był mróz, czy nie. Oni zawsze byli w stanie pomagać, tak? I zawsze, że tak powiem, trwali w tej swojej pomocy. I chociażby dlatego, jeszcze raz mówię, z szacunku do ich pracy i tego, że obiecałem im, że pomogę, czuję się zobowiązany, żeby to zrobić. Mam wielu znajomych w Kaliszu i generalnie słyszałem, że startuje pan w wyborach do Rady Miasta Kalisza. Jak tak, to jest? Jak to jest? Tak, jest to prawda, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko co mogłem zrobić jako zwykły obywatel tego miasta, tak naprawdę zrobiłem, tak? Czyli pisma, petycje, wywiady, konferencje i to tak naprawdę nie odniosło żadnego skutku, więc wyciągając jak gdyby lekcje z poprzednich działań, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba jednak być wśród osób, które decydują o tym. Postanowiłem w tym momencie kandydować do Rady Miasta Kalisza, no bo uważam, że jest to już ostatnia rzecz, jaką mogę zrobić, żeby rzeczywiście mieć realny wpływ na to, co się w tej Radzie dzieje, a z kolei to przełoży się na działania w naszym schronisku. Jeżeli jest taka możliwość, czy mógłby pan mniej więcej w podpunktach wymienić, co zmieniłby pan w schronisku? No jak najbardziej. Jest to jak gdyby niejakim moim programem naprawczym tego schroniska i tak jak powiedziałem, pierwsza sprawa, jaką wprowadzimy, to nowy regulamin do schroniska, tak? To będzie fundament, baza, żeby prowadzić dalsze działania. Druga sprawa, to wprowadzimy audyt kontrolny, dlatego że ilość zgłaszanych nieprawidłowości no, musi zostać poddana weryfikacji, tak? Wtedy okaże się tak naprawdę, jak to schronisko działało. Trzecia sprawa, to w pilnym ogłosimy przetarg na obsługę medyczną, dlatego że w tej chwili schronisko obsługuje tylko jeden lekarz weterynarii, natomiast no niestety w naszej ocenie źle prowadzi swoją działalność. Przede wszystkim chodzi o pewną transparentność. Nie może być tak, że jedna osoba decyduje o tym, co się dzieje w schronisku. Jeden lekarz decyduje, które psy możemy adoptować, które nie. Ten sam lekarz decyduje, które psy poddawane są eutanazji. Ten sam lekarz, weterynarz, jest równocześnie behawiorystą, który wypowiada się na temat agresywności tych psów i to musi po prostu ulec zmianie. Chcemy podpisać umowy z kilkoma lekarzami, z kilkoma klinikami. Była tutaj jak gdyby transparentność w ocenie tego, co się dzieje. I jeszcze jedna sprawa. Musimy w trybie szybkim wybudować podstawowy szpital w schronisku, dlatego że jest kompletny brak w tej chwili takich pomieszczeń. Natomiast jest ku temu podstawa, ponieważ miasto, że tak powiem, w swoim budżecie obywatelskim, może nie miasto, tylko mieszkańcy wygrali projekt budowy szpitalika, były na to przeznaczone pieniądze. Więc chcemy do tego pomysłu szybko i skutecznie wrócić. No to dziękuję panu bardzo za wywiad w takim razie i mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Dziękuję bardzo. Super.